Marcin, dla Ciebie to takie specjalne spotkanie z nutą sentymentu, prawda? No tak, no przy tym stuleciu BKS-u w gruncie rzeczy fajnie było się spotkać z chłopakami. Paru zawodników, z którymi miałem okazję trenować jeszcze, znaczy oni jako dzieciaki trenowali gdzieś tam pode mną. No co powiem, no fajne wydarzenie ze względu na to stulecie, no natomiast... No, rezultat zmieszanymi uczuciami. Winka właśnie tej goryczy jest, że, no, że ten klub jest w takim miejscu, w jakim jest w tym momencie. No. W zasadzie Stalowcy nie podjęli rywalizacji w tym spotkaniu od samego początku. No też ciężko to było, ponieważ z racji tego, że wczorajszy mecz się nie odbył z Kluczborkiem, no to praktycznie wyszliśmy tutaj w 100% zawodnikami, którzy są w kadrze, którzy trenują, którzy są brani pod uwagę przez pierwszego trenera, więc no mieli gorzej chyba i ciężej nie mogli mieć. No i dało się to zobaczyć chociażby w różnorakich formach rozmaitych wariantów w ofensywie. No jeszcze taka jest opinia ludzi z trybun, to jest najważniejsze, bo nawet ta piłka na tym niższym poziomie powinna budzić jakieś emocje i przyjemność, więc jeśli tak było, no to tylko się cieszyć. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Na wstępie gratulacje na okoliczność zdobycia 3 goli, ale Kacper Kasprzak to tak raczej skrzydło, wahadło, czy jednak 9? Myślę, że najważniejsze jest, żeby grać. Na każdej pozycji czuję się dobrze i no i najważniejsze dla mnie jest to, żeby grać. No i fajne bramki w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo, starałem się jak mogłem, ale najważniejsze jest zwycięstwo drużyny. No po takim spotkaniu nie można być niezadowolonym. No nie można być niezadowolonym. Dzisiaj w zasadzie wszystko zagrało. Naznaczyliśmy sobie cele, chcieliśmy oczywiście wygrać ten mecz, to numer 1. Jeżeli będzie okazja do tego, żeby wygrać wysoko, bo też mieliśmy do tego ku temu myśli, bo mieliśmy naprawdę fajną kadrę dzisiaj, a trzeci cel udało się na 0-100 zagrać, więc to mnie też bardzo cieszy, bo ostatnio mieliśmy z tym problem. Prawdziwa demonstracja siły, że jest można. Tak, no tak jak wcześniej powiedziałem, ten skład kadrowy był i fajnie wymieszany, bo było paru zawodników młodych, było paru zawodników doświadczonych. Dzisiaj też w zasadzie tak, no nie ma się do czego przyczepić, więc będzie gdzieś wpadało, byliśmy zaangażowani super 100%. Może był przestój trochę w drugiej połowie, na początku, pierwsza część tej drugiej połowy, ale 9-0 wygraliśmy, naprawdę to był pokaz siły, tak jak mówisz. Tylko jakoś nic się nie chce u szczytu tabeli Ligi Okręgowej zmienić. No na razie wszyscy punktują regularnie, my robimy swoje. Chcę liczyć na innych, licz na siebie. I temu jakby nam przyświeca, takie mamy cele, na tym się skupiamy i chcemy jakby kolejne zwycięstwo do kolejnego zwycięstwa dokładać. A co Liga pokaże? Czekamy, zobaczymy. Czekamy, zobaczymy. Dzięki za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.